Witam was bardzo serdecznie, jestem Bacza, to jest kolejny odcinek z serii XCOM Enemy Unknown. Słuchajcie, w ostatnim odcinku pokazywałem wam w zasadzie podstawy gry, pierwszą taką taktyczną walkę, rzut okiem było na bazę, natomiast teraz sobie wchodzimy do centrum kontroli. No i cóż, pozostało nam sobie skanować w poszukiwaniu aktywności, zobaczymy co się będzie działo. I już od razu na początek mamy uprowadzenia ludności. Więc zobaczmy sobie. No i słuchajcie, o co chodzi? Panika. Mamy tutaj pięć tych kresek takich paniki. Jeżeli panika osiągnie maksymalny poziom, wtedy dane państwo wystąpi z naszej organizacji. Nie będzie nas finansować. Więc możemy sobie zobaczyć, w Argentynie mamy panika dwie kreski, w Egipcie mamy dwie kreski, Paryż mamy dwie kreski, wszędzie mamy po dwie. Ważne są te miejsca uprowadzeń, dlatego że wtedy, kiedy pośpieszymy jednemu krajowi na pomoc, jeszcze jak w ogóle zauważycie, to się odbywa na różnych kontynentach, każdy kraj jest na innych kontynentach. Tam, gdzie polecimy i pomożemy, to ta panika się zmniejszy, natomiast w tych pozostałych na tych pozostałych kontynentach panika się zwiększy, także to też trzeba planować. No niestety, tak jest. Jak jeszcze można zmniejszyć tą panikę? Ano wysyłając satelity na dany obszar. I to będziemy pewnie robić. Ale to później. Albo Argentyna, nagroda. Poziom trudności misji wysoki, nagroda 4 naukowców. Ewentualnie Egipt, poziom trudności wysoki, nagroda 4 techników. No i nie wiem, co tu za bardzo brać. No nic, weźmy może tą Argentynę. No i jak widzicie, mamy tylko jednego szeregowego, grenadiera. Resztę mamy znowu żółtodziobów. No nic, jesteśmy zmuszeni sobie ich edytować. Damy im tutaj odpowiedni sprzęt. I jeszcze wyposażenie. Teraz apteczka. Podstawowa broń, jedna na jednego żołnierza, grenadier nie będzie miał apteczki, no jeszcze jednemu żółtodziobowi trzeba będzie dać taką apteczkę. Przy okazji ubierzemy go na czerwono. Wyposażenie i tutaj granat odłamkowy, apteczka. No i jeszcze tu mamy żółtodziób, tutaj tylko i wyłącznie zmienimy mu troszeczkę kolorystykę. I już rozpoczynamy. A więc lecimy zrobić rzeź, albo z nami zrobią rzeź. Miejmy nadzieję, że to pierwsze. A więc gdzie my? Do Argentyny lecimy. Troszkę daleko, ale cóż. No i rozpoczynamy atak. No i standardowo mamy tutaj wiele informacji, czyli jak się operacja nazywa, gdzie jest, co się dzieje, mamy podpowiedzi, jak widzicie, i cele misji. Najważniejsze to, co nas interesuje. Zbadajcie miejsce uprowadzenia i znajdźcie zagrożenia. Zneutralizujcie wszystkich przeciwników. No i o to chodzi. Czyli zabić wszystkich. Wyłączymy sobie. No i dobrze, co my tu mamy? Jakiś teren budowy widać. Dobra, więc ciebie na razie nie będziemy ruszać. Weźmy sobie jakiegoś żółtodzioba. No i co, przydałoby się gdzieś tutaj oczywiście za całą tarczę ustawić. Oczywiście warta. Następny gościu, też cała tarcza. Warta. Następny. No dobra, ciebie wyślemy troszeczkę dalej. Off. Bardzo niedobrze. Ale to bardzo, bardzo niedobrze. Jakbyśmy się przedostali tutaj. Bo wyrzutnią i tak nie damy rady ze względu na
Ale może granatem damy radę. O, weź no się tutaj, kurde, ta kamera ucieka. Teraz obrócimy sobie to troszeczkę. No właśnie, może w ten sposób. No, wariuje. No, to by dało radę tego jednego zabić. Przynajmniej jednego. Może ten w jakiś dziwny sposób tego naszego tutaj nie trafi. A on w ogóle uciekł. No i warto, bardzo dobrze. Super. Dwóch mamy z głowy. Dobra, wracamy do naszego trybu kamery, takiego standardowego. Teraz tak, ciebie na razie nie będziemy ruszać, bo może rakietą tu się przyda coś porobić. Właśnie, gdzie tu się ruszyć? Może tutaj na początek? Dobra, warta. Ale kurczę, jak od przodu tu ktoś będzie, to on się będzie tutaj wystawi strasznie na ostrzał. Może ty? No dobra, idź tu. Warta. Z wartą warto, tak? Dobra, idź z tej strony. Kucnięcie my tu zastosujemy. Natomiast ty... No sam to nie wiem, gdzie go wysłać. Niech tutaj zostanie i strzeże nas. On ma cały czas tam rakietę i dobrze będzie ją gdzieś tam w końcu użyć. Ale to się za chwilkę okaże, gdzie możemy. Może najpierw tego gościa. Tu mamy tylko pół tarczy z tej strony, jakby tak zaszedł. Przecież tam nic nie będzie, podejrzewam. Gdzieś tutaj trzeba by się usadowić, ale kurczę, tutaj nie za bardzo. Ten dojdzie tutaj ładnie, to zasuwaj. Warte musimy. To przesuń się. No jedno pole nawet będzie dobrze. Dobrze, tego trzeba będzie tu troszeczkę przybliżyć, żeby tą rakietą mógł gdzieś tam dziabać. I oczywiście warta. Ruszaj tu. Nieznane. No proszę, już. Zauważenie. Gdzieś tam na piętrze siedzą bydlaki. No i już tego przyuważył. Super. Właśnie o to chodzi w warcie. Powinniśmy ją jak najczęściej stosować. Jeszcze z tyłu tu kogoś mamy. O. To tego to się nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Dobra, zbierzemy się tutaj. Warta. Też warto rzucimy tu. To sobie tu zostań może. Ty podejdziesz bliżej. Też zarzucimy wartę. Dobra. Zobaczymy. Niech oni się ruszą pierwsi. Dobra, wiemy, że na pewno tu z tyłu jakiś został. Nie
niestety pudło. Dobrze. No i dobrze, kogo możemy teraz wziąć? No to chętnie bym jego cofnął tutaj, skoro tam jeszcze jakiś jest. Ty tutaj warpuj się. Ty również. No to ty też. Zobaczymy, co oni wymyślą. A następny tutaj schodzą, dobrze. No, już komuś się amunicja skończyła, trzeba będzie przeładować broń. Się chowają tam na górze byki. To nie on. Ty nie masz amunicji. Ten nie ma. A, moment. Nie. Musimy go wycofać. Trzeba go wycofać. Później zaraz doładujemy amunicję. Tutaj damy wartę. Jest oflankowany. O to chodzi. Dobrze. No i ty, warta oczywiście. No niestety on nie trafił. Się tam namnożyło ich. Na górze siedzi byk. No dobra, słyszeliśmy. Może na początek nie będziemy nim warty brać. Weźmiemy najpierw, ruszymy się pozostałymi, bo może rzucić, czy może strzelić rakietą. Czy może być taka potrzeba. Zerknij tutaj, coś się tu dzieje. To warto. To warto. I to ty też warto. To jednak czekamy. W sumie jesteśmy dobrze ustawieni. Więc wystarczy tu zaczekać, oni się sami pojawią i wywalić do nich całą amunicję. Może byśmy tak zobaczyli rakietę w akcji. Da radę? No nie da radę. Dobra. Więc walimy normalnie. No i elegancko. Następny się już może wychylić. Nie wiem, czy tego weźmiemy tutaj. O, troszkę źle widzę. Jeszcze kamerę obrócimy. I jeszcze. O, właśnie. Niech pójdzie z tej strony, bo skoro coś tu usłyszeliśmy, no i warto. Ty też tutaj warto zrobimy. Tym. Poczekamy na ich ruch. Dobra, jeszcze wiemy, gdzie są. No i co teraz? Dobrze by było gdzieś tu się wychylić, ale kurczę, niebezpiecznie. Może nim na początek. Dobra, przejdźmy tu.
zbyczek. Tylko 25%. Walić. Dobra, ten nie widzi, a może byśmy tym jakoś tutaj tą rakietą da radę. Ale zablokowani jesteśmy. Nie da rady. Dobra, zrobimy w ten sposób. A my przejdziemy z tej strony. I warta. Już to nie ostatni tam został. No, już myślałem. Zobaczmy, czy teraz tu rakietą damy radę. Damy. To walimy. No i teraz zobaczmy, czy to był faktycznie ostatni. No, chyba nie. A jednak na pewno nie. Idziemy sobie dalej. To rozpierduchę żeśmy zrobili. Warte. Jeszcze gdzieś ktoś został. To może byśmy broń przeładowali, bo tam mam chyba jeden strzał tylko został. Zobaczymy. Aj, nie, tu chciałem iść. Kurczę. Dobra, teraz coś za późno. Dobra, gdzie tu się udać? Może tu? A, jest tu na górze. O, fuck! Nie panikuj, niż... Jeszcze do naszego zszedł. Trzeba tu zasuwać, widzę. Dobrze, jak zwiększyć poziom? Wyżej jeszcze. No, teraz go załatwi. A, to jest gdzieś tam. Tu jest skubaniec. Widzę go. Ale nie. Bo ty jesteś ranny i to nieźle, więc ciebie trzeba by tu gdzieś schować. Leczymy ranę. Tak właśnie działa apteczka. I już jesteśmy zdrowi, jak widzicie. Dobra, tutaj
będziemy tu, zauważymy go, zauważymy. 25% to nie dużo. Ale zawsze coś. Jak mogło nie trafić? Dobra, osaczamy ich ze, znaczy jego ze wszystkich stron. 37. Sobie nie może. Może on by spanikował. Tyle, że skucnęła, bo panikuje. Tyle dobrego. Dobra, my z tej strony teraz sobie podlecimy. 46. No. No i jak widzicie, też jeden z naszych żołnierzy dostał awans. Udało nam się doskonale, doskonale. Nikt nie zginął. To jest największy plusem tego wszystkiego. Wracamy do bazy. No i co dalej? Zaraz się przekonacie. No i jak widzicie. Awans, więc zerknijmy. Następny poziom, kapral. Możemy sobie teraz wybrać już rój pocisków. Strzał z broni głównej w pierwszej akcji nie powoduje już zakończenia tury. No i to jest przydatne. Albo strzelanie do wrogów, a lub ich przygwożdżanie daje teraz wszystkim atakującym ich sojusznikom dodatkową premię plus 10 do celowania. Ja bym się skłonił to, że strzał z broni głównej w pierwszej akcji nie powoduje już zakończenia tury. I zatwierdzamy. Natomiast tu mamy żółtodzioba. Co mamy? Szturmowiec. Strzelanie w biegu jak najbardziej się nam przyda. I tu mamy rakieta. Dobrze, może być. I dalej. Zdobyte artefakty, jak widzicie, zwłoki sektoida, kawałki broni. No i dostępna jest nowa instalacja, laboratorium. Każde laboratorium przyspiesza badania o 20%. Premia za sąsiedztwo plus 10 do szybkości. No i będziemy mogli sobie takie coś zbudować. No jak widzicie, Argentyna, panika zmniejszyła się o 1, Europa i Afryka zwiększenie paniki mamy. Bierzemy dalej sobie. No i teraz mogę wam pokazać właśnie pokój sytuacyjny. No i jak widzicie, we Francji, w Egipcie już jest 4. Możemy sobie zobaczyć zlecenia. Mamy różne zlecenia, które będziemy mogli wykonywać, takie specjalne zlecenia, wystrzelić satelitę, ale niestety nie mamy dostępnych satelitów, dlatego jeden nam się już buduje. No niestety, w każdym bądź razie, co jeszcze możemy wziąć? Zobaczyć finanse nasze. A no jak widzicie, przychody miesięczne brutto mamy 175. No i mamy tutaj za co płacimy, tak, obsługa techniczna samolotów, mamy za każdy samolot zabierane pieniążki, czy kredyty, no i mamy też za nasze budynki, czyli akurat to jest winda dostępowa, przekaźnik satelitarny, tak, czyli przychody miesięczne 90 kredytów, strasznie dużo. Okej, w każdym bądź razie możemy sobie wejść w dział techniczny i budować instalacje, oczywiście nie mamy na to, ale jakbyśmy chcieli zbudować sobie teraz laboratorium, to moglibyśmy to zbudować. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wam mówić, na szary rynek. Tutaj możemy sprzedawać różne rzeczy. Jak widzicie, mamy zwłoki sektoida. Tych zwłok tyle na nie jest tutaj potrzebne. I naprawdę możemy sobie zostawić tylko jedne do zbadania. Kawałki broni to lepiej zostawiać więcej. Znaczy, za zwłoki sektoida też coś tam będziemy robić, ale to bardzo szybko zbieramy, więc możemy sobie sprzedać. Zyskaliśmy, widzicie, troszeczkę kredytów. I tak naprawdę możemy sobie tak produkować przedmiot. Nie wiem, czy satelitę drugiego możemy zrobić. Nie, bo nie mamy przekaźników.
Ale przekaźnik będziemy mogli zbudować. Czyli budujemy satelitę. One się bardzo długo budują. 20 dni to jest naprawdę długo, dlatego ja w pierwszej kolejności wolę zrobić te właśnie satelity. No i cóż. Teraz do centrum kontroli i znowu skanować w poszukiwaniu aktywności, ale myślę, że to wam pokażę już w następnym odcinku. Także w tym odcinku zaliczyliśmy jedną misję taktyczną. Porobiliśmy troszeczkę tutaj w naszej bazie, także myślę, że w zupełności to wystarczy. Także ja was zapraszam na następne odcinki polegające na zabijaniu obcych. Cóż, trzymajcie się, dzięki, cześć.